Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Trochę ostatnio się nie widujemy tak regularnie w różnych seriach na Languście, bo jak wiecie, nagrywamy tam rekolekcje apokaliptyczne na Wielki Post i tak dalej, to jest nieistotne. Chciałbym dzisiaj w tym filmie spełnić obietnicę, czyli Was zaprosić do kolejnej nowenny, którą chciałbym, żebyśmy sobie wspólnie odmówili w langustowej ekipie, a też mam nadzieję w szerszej ekipie, w sensie, że to się rozejdzie dalej i też zaprosicie innych. Kochani, jakiś czas temu, w sensie w zeszłym roku, odmówiliśmy nowennę pompejańską i to było mega wydarzenie. W 20 kilka tysięcy osób się modliliśmy, cudne doświadczenie. Potem odmówiliśmy nowennę do Matki Bożej rozwiązującej węzły i obiecałem Wam, że w Wielkim Poście, jeżeli tylko ktoś będzie chciał dołączyć, to odmówimy sobie nowennę dominikańską. I właśnie to chciałbym dzisiaj Wam wytłumaczyć, czyli o co to w niej chodzi i Was zaprosić, żebyście razem ze mną przez Wielki Post tę nowennę odmówili. Już tłumaczę. Postaram się krótko, na pewno wyjdzie długo jak zawsze, ale mam nadzieję, że będziecie wiedzieli co i jak. Otóż moi drodzy, nie ma oczywiście czegoś takiego jak jakaś oficjalna nowenna dominikańska. To, do czego Was zapraszam, to jest pewnego rodzaju twór, mój własny, w sensie wymyśliłem sobie ją jakiś czas temu, szukając jakiegoś takiego swojego sposobu przeżycia Wielkiego Postu. Zresztą nie tylko w Wielkim Poście ją odmawiam. Jest ona typowo dominikańska, w sensie w moim rozumieniu dominikańskości. Zobaczycie za chwileczkę dlatego, bo to jest totalna wolna amerykanka. Aczkolwiek ma oczywiście swoje zasady, które Wam już tłumaczę. Najpierw, to jest punkt numer jeden, z czego się składa ta nowenna, czyli jak się ją odmawia. Otóż moi drodzy, nowenna ma trzy główne jakby takie punkty, trzy główne wyznaczniki. Pierwszy, bardzo oczywisty i bardzo taki, że tak powiem, znany z innych nowen, czyli różaniec. Przyjąłem sobie, bo ta nowenna nie jest mi objawiona przez Matkę Bożą, ani przez żadnego innego świętego, ani już nie przez Pana Boga tym bardziej, tylko to jest po prostu wyraz jakiejś tam mojej pobożności, że w tej nowennie codziennie odmawiam trzy części różańca świętego. Trzy części, czyli 15 tajemnic. Jakie to będą, totalnie nie ma to znaczenia. Czyli jeżeli ktoś chce odmówić tradycyjne, czyli 5 bolesnych, 5 radosnych, 5 chwalebnych, świetnie. Jak ktoś chce włożyć sobie tam światła, świetnie. Jak ktoś chce odmówić jedną tajemnicę 15 razy, w sensie 15 dziesiątek dokładnie z tą samą tajemnicą, proszę bardzo. Jak ktoś chce sobie dołożyć inne tajemnice z życia Pana Jezusa wzięte z Ewangelii i je rozważać w tych tajemnicach, proszę bardzo. Jedna prosta zasada, 15 tajemnic różańca, czyli mówiąc inaczej, trzy części. Mam nadzieję, że rozumiecie, nie? O co w tym chodzi. W sensie 150 zdrowasiek. Tak jak to jest w nowennie pompejańskiej. Trzy dowolne części różańca. To jest jedna rzecz. Każdego dnia odmawiamy taki różaniec. Druga rzecz. Każdego dnia odmawiamy litanie do Matki Bożej, tak zwaną dominikańską litanię. Jest taki specjalny tekst. To jest w ogóle bardzo słynna rzecz w naszym zakonie. Wyrosła jakoś tam z pobożności maryjnej, która jest w naszym zakonie bardzo silna. Jest to przedziwna litania. Ona ma wezwania, które jak normalny człowiek je zazwyczaj słyszy, to się trochę dziwi. Wezwania typu Maryjo okrzyku nieustanny, Maryjo linio prosto rysowana, Maryjo strzało do nieba, Maryjo piersi miodna i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo stara nowenna, w sensie litania. Mówi się o niej w Kościele, że to jest niebezpieczna litania. W takim sensie jest takie powiedzenie wśród biskupów, że strzeżcie się litanii dominikańskiej. Dlatego, że ona się wzięła, tak przynajmniej legendy mówią, czy to prawda, nie wiadomo, stąd, że był taki moment, kiedy chciano zlikwidować zakon dominikanów. Bracia ułożyli te litanie i papież, który chciał zlikwidować zakon, umarł. W związku z tym dominikanie ją odmawiają tylko w ekstremalnych sytuacjach, zostawiamy ją po prostu na najcięższe kalibry. I cały ten mój pomysł na nowennę dominikańską jest właśnie z tego wzięty, w takim sensie, że idę sobie w tej nowennie tymi wezwaniami. I w związku z tym, to jest ten nasz drugi punkt, jakby każdego dnia odmawiamy te litanie, ja ją nagram też, żebyście mogli sobie ją, jeżeli ktoś będzie chciał razem ze mną odmawiać, będzie takie nagranie na YouTubie. Też jak wklepiecie wyszukiwarkę litania dominikańska, na przykład na YouTubie, znajdziecie jej też śpiewane wersje. Jest bardzo piękna melodia, więc można sobie też codziennie tą litanię śpiewać. Ona jest długa, trochę czasu to zajmuje, ale jest przepiękna. I żeby to jeszcze było takie bardziej sążniste, to będę Wam każdego dnia odmawiania tej naszej nowenny, każdego dnia rano wrzucał na YouTuba filmik, tak jak to było z nowenną
Pompejańską, gdzie będę każdego dnia tłumaczył jedno wezwanie z tej litanii. Czyli jakby dawał wam też takie światło, jak tą litanię rozumieć, jak przeżywać sobie dzień w związku z tym wyzwaniem maryjnym, czyli jakby czego szukać w sobie, w swoim sercu, żeby nasza postawa była taką postawą, jaką miała Najświętsza Maria Panna, czyli najlepsza ludzka postawa, jaka może być. I to jest jakby druga część tej mojej nowenny, czyli jakby skoncentrowanie się na wezwaniach litanii dominikańskiej, która nas prowadzi. Trzecia rzecz, i ona jest taka najbardziej, że tak powiem, wolnoamerykańska, w sensie nieskonkretyzowana, to każdego dnia należy poświęcić, i nie ma tutaj ile, czyli nie będzie żadnych obowiązków, ani 5 minut, ani 10, ani 15, ani 30, ani ileś, ale przez Ciebie ustaloną ilość czasu na czytaniu Słowa Bożego i rozważaniu. To może być 5 minut, jeśli ktoś ma tylko tyle, jeśli ktoś może, niech to zrobi przez 15, jak ktoś może, niech to zrobi przez 30, jak ktoś może, niech to zrobi przez godzinę. Ale chodzi o to, żeby nie tylko się, że tak powiem, modlić różańcem i modlić litanią, ale też rozważać słowo, konkretnie słowo z Pisma Świętego. Ja wiem, że oczywiście różaniec też jest takim rozważaniem, ale chodzi mi o to, żeby jeszcze taką bliskość z Bogiem zadzierżnąć. Kochani, ja wiem, że to jest dużo. Nikt nie musi z was tej litanii ze mną, w sensie nowenny, ze mną odprawiać, ale zapraszam was. Dla mnie to jest mój sposób budowania pewnej bliskości z Bogiem. To jest nowenna oparta na litanii, która się nazywa u nas w zakonie bardzo często taką litanią na najgrubsze sprawy, na największe utrapienia, na największe trudności. I de facto taki jest jej cel. Czyli wybieramy jakąś jedną intencję, i w ten jakby trojaki sposób się modlimy w tych najtrudniejszych sprawach. Przypomnę jeszcze raz. Codziennie trzy części dowolne, jakiekolwiek różańca, czyli 15 tajemnic. Codziennie odmówiona litania dominikańska, plus jeżeli ktoś chce, słuchając moich krótkich bardzo rozważań, do poszczególnych wezwań tejże litanii. I codziennie dowolna ilość rozważania Słowa Bożego, takiego osobnego, że siadasz ze Słowem Bożym i je chwilę rozważasz. To wszystko będzie, moi kochani, trwało od pierwszego dnia Wielkiego Postu, czyli od 1 marca, od Środy Popielcowej, do Wielkiej Środy. W takim sensie kończymy to w Wielką Środę, czyli w ostatni dzień przed Triduum Paschalnym. To nie jest tak, że jest ileś dni, kiedy trzeba to odmawiać. Ja sobie ją wymyśliłem w Wielkim Poście, dlatego ona trwa właśnie tyle, czyli od początku Wielkiego Postu do Wielkiej Środy, żeby Triduum już, że tak powiem, zająć się tylko i wyłącznie Triduum. Te nowenne możecie sobie modyfikować, jak tylko chcecie. Jeżeli ktoś ją chce odmówić w innym czasie, chce odmawiać na przykład tylko 7 dni, żaden problem. Ktoś chce ją odmawiać 100 dni, żaden problem. Ktoś chce ją odmawiać 1000 dni, żaden problem. A ktoś chce ją odmawiać jednego dnia, żaden problem. Tak samo jak widzicie, nie ma tam dokładnie określonego czasu, na przykład ile trzeba się modlić Słowem Bożym, bo to ma być Twoje serce. Dlatego właśnie wam powiedziałem, że ta litania dla mnie wyraża pewnego ducha dominikańskiego. Czyli jednocześnie są pewne ramy, są pewne zasady, mamy pewien pomysł na to, jak się modlić, ale w ramach tego każdy musi odnaleźć swoją własną miarę, swoją własną jakby taką, no taki sposób bycia z Bogiem. I dlatego nazywam sobie to nowenną dominikańską, bo ona mnie przynajmniej, i ona jest tylko dla mnie, odpowiada duchowi dominikańskiemu. Jeżeli jesteście jakoś tam chętni razem ze mną wziąć w tym udział, będę się bardzo cieszył. Jeśli znowu nas strasznie dużo będzie odmawiać ten różaniec codziennie, będziemy rozważać tą litanię dominikańską do Matki Bożej i będziemy słowo rozważać. Co może być lepszego? Jeżeli ktoś chce, niech sobie to jeszcze przedłuży o parę dni, bo to nie będzie 54, więc niech sobie przedłuży o parę dni, wtedy sobie może zrobić tego pompejańską, jak będzie chciał. Po prostu módlmy się, ale bardzo bym chciał, żebyśmy wspólnie to w takie pewne ramy dominikańskiej nowenny w duchu dominikowym przez Wielki Post sobie no, odmówili, wspólnie się modlili. Moi drodzy, sprawa jest strasznie prosta. Chodzi o to, żeby znowu wspólnie w kilkadziesiąt, mam nadzieję, tysięcy ludzi ruszyć do modlitwy. Ja sobie ją ułożyłem w taki sposób, bo tak się po prostu modlę. Jeżeli ktoś z was będzie chciał do tego jakoś tam dołączyć i razem ze mną się modlić, będzie mi przemiło. Na koniec. Będzie, moi drodzy, oczywiście na fejsie, na Languście jakieś tam wydarzenie. To nie chodzi o to, że trzeba do niego koniecznie dołączyć i żeby tam brać w tym udział. Nie. Tylko to wydarzenie po prostu pomaga rozsyłać to innym ludziom. Bardzo was zachęcam, bo mam takie doświadczenie związane z tą litanią dominikańską, która jest jakby takim kręgosłupem tej nowenny, że to jest naprawdę potężna broń. My naprawdę dominikanie odmawiamy ją, jak się bardzo grubo dzieje. Że tak powiem, na błahe sytuacje jej nie stosujemy, tak się mówi w zakonie, że jej nie warto na takie rzeczy drobne, bo ona jest od ciężkich kalibrów. Więc jeśli macie takie sprawy, a wiem, że macie, no bo kto nie ma,
To Was zapraszam. Zobaczycie potęgę tej dominikańskiej litanii i też jak zobaczycie wszystkie te wezwania, które Dominikanie wymyślili, żeby tak nazywać Matkę Bożą, no my zawsze byliśmy trochę dziwni. Więc te wezwania są po prostu, one są tak niesamowite, tak otwierające w ogóle głowę i serce, no że jest w tym coś niesamowitego. Może jeżeli Matka Boża nie jest Ci bliska, jeżeli Maryja nie jest dla Ciebie kimś ważnym, to może właśnie przez te wezwania zobaczysz ją w zupełnie nowy sposób. Poznasz ją, tak jak ja ją znam, a strasznie bym też chciał, żeby inni ją znali. No bo ona to jest niewiarygodna babka, no w sensie niewiarygodna kobieta i to, co ona wyprawia z tym Panem Bogiem w swoim sercu, no to jest nie do podrobienia. Trzeba się o to chodzić, żeby trochę to podrobić, ale na swój własny sposób. Dobra, bo się rzeczywiście plączę. Kochani, serdecznie zapraszam. Jeszcze raz powtórzę, żeby było wszystko jasno, chociaż tak pewnie będzie niejasne. Czyli codziennie przez cały Wielki Post, od Środy Popielcowej do Wielkiej Środy, no w sumie się nawet składa, od Środy do Środy, omawiamy trzy części różańca dowolne. Są te różańce na Languście, można korzystać z tych nagrań, które tam już są, można samemu. Codziennie odmawiamy litanię dominikańską, która będzie się pojawić przed 1 marca na Languście. Można ze mną, można samemu. Codziennie rano będę wrzucał krótkie rozważanko do danego wezwania litanii dominikańskiej, żeby sobie można było posłuchać. I każdy codziennie słucha, w sensie szuka momentu na słuchanie, czyli słucha słowa. Tyle, ile chcesz, tyle, ile Ci odpowiada. Tak najkrócej. Jeżeli macie jakieś pytania, coś jest niejasne, to piszcie w komentarzach, może mi się uda jakoś tam na to odpowiedzieć, może w jakimś potem zbiorczym jeszcze wytłumaczeniu już w ramach naszych spotkań takich porannych już w nowennie. Kochani, generalnie tutaj nie ma tak, jak to zazwyczaj w różnych nowennach, czyli a czy mogę coś tam i coś tam, a czy mogę coś tam i coś tam. Nie. Jeżeli chcecie coś zmodyfikować, to zmodyfikujcie, nie jest tak, że będzie nieważne. Nie, właśnie na tym polega dominikański duch tej nowenny. Oczywiście zapraszam Was do tego schematu, o którym mówię. I będzie przecudnie, jeśli znowu w takiej wielkiej masie ludzkości się pomodlimy i ogarniemy ten Wielki Post modlitewnie. To chyba tyle. Coś tam za chwileczkę jeszcze będzie, pewnie po jakichś napisach, chociaż nie wiem, czy będą napisy, bo to w sumie nie jest żaden taki normalny odcinek, ale coś pewnie będzie. No dobrze, nagadam. Kochani, ja Wam wszystko, bo zostało jeszcze parę dni do Wielkiego Postu i potem się wszystko na Languście zmieni, będzie inny tryb zupełnie na Languście. Poszukujemy dla Was naprawdę mega rekolekcje, poważnie. Słuchajcie, czytam te apokalipsy i nagrywamy to z Marcinem. To jest po prostu w ogóle jakiś kosmos, jakie tam są niesamowite rzeczy. To Wam wszystko jeszcze wytłumaczę tam. Przed Wielkim Postem będzie jeszcze jakieś tam vlogi, coś będę tłumaczył, co się dzieje, jak to będzie i tak dalej. Więc tylko tyle. A dzisiaj zapraszam, pomyślcie o tym, czy chcecie dołączyć do nowenny dominikańskiej w ekstremalnie trudnych przypadkach i sytuacjach. Byłoby super. Pozdrawiam serdecznie, z Bogiem. Pa!